Arcyksięstwo austriackie, kraj rządzony przez słynną dynastię z dość charakterystyczną szczęką. Władcy z tej dynastii nosili tytuł Cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, no i jak parę innych. Mimo to imperium nie rządzili, wciąż musieli się liczyć ze zdaniem elektorów. Wielkim ich marzeniem było scentralizowanie władzy i przejęcie całkowitej kontroli nad świętym cesarstwem rzymskim. Realnie im to nie wyszło, ale w dzisiejszym odcinku rozegram alternatywę historyczną, w której do tego będę dążył. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Obecnie na tronie Austrii zasiada Fryderyk III von Habsburg, który, powiedzmy sobie szczerze, jest dość średnim władcą, chociaż jest uzdolniony dyplomatycznie. Jego następcą jest Władysław Postomus, który, jeżeli uda mu się osiągnąć pełnoletność, czyli 15 lat, powinien odziedziczyć Węgry. Ale czy tak się stanie? No to już zależy od decyzji Węgrów. W razie czego są inne sposoby przejęcia władzy w tym upadającym kraju. Sprawa Węgier to jednak kwestia drugorzędna. Najważniejsze jest utrzymanie się na pozycji cesarza i przejęcie całkowitej władzy w świętym cesarstwie rzymskim. Drogą militarną byłoby to raczej ciężkie do uzyskania, dlatego Fryderyk będzie dążył do zreformowania tego cesarstwa i centralizacji władzy w jednym ręku. Niestety przejęcie władzy nie obejdzie się bez przeszkód. Księstwa będą przeciwstawiały się tym wszystkim reformom, dlatego będzie trzeba zdobyć duży autorytet wśród nich. Imperialny autorytet. Najszybszą drogą do jego uzyskania było odzyskanie ziem, które wcześniej należały do cesarstwa, ale w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń znalazły się pod władaniem na przykład księcia Filipa III Burgundzkiego lub też Prowansji. Żeby się zająć ich kwestią, nasz cesarz wiedział, że istotnym jest zabezpieczenie naszej wschodniej flanki. W tym celu zawarł sojusz z Królestwem Polski. Znieważył też księstwo burgundzkie na arenie międzynarodowej, by w łatwiejszy sposób zawrzeć sojusz z ich wrogami. Z Prowansją tak nie postąpił, bo tutaj sprawa była o wiele łatwiejsza. Został zawarty sojusz z papiestwem, z księstwem Palatynatu oraz Sabaudią. Fryderyk ogłosił też Burgundię rywalem na arenie międzynarodowej. Tak samo postąpił z Czechami oraz z Imperium Osmańskim. A wy, drodzy widzowie, powinniście wpaść w tym momencie na NEB i przeżyć wszystkie gry, które musicie zagrać do końca tego roku. Linki jak zwykle w opisie. Potem zajął się kwestią stanów społecznych w Austrii. Stan duchowny w zamian za pewne przywileje poparł nas w dążeniach dyplomatycznych, w reformowaniu kraju, jak i sformalizował relacje z klerem, przez co mógł zatrudniać tańszych doradców. Szlachta wsparła naszego arcyksięcia w działaniach militarnych, uwzględniono ją w zwierzchnictwie nad koroną, jak i nadano pewne przywileje dla oficerów wywodzących się ze szlachty, dzięki czemu możemy liczyć na lepszych generałów. Stan kupiecki zapewnił nam dostęp do tańszego pieniądza, zgodził się dla nas pracować za mniejsze pieniądze, jak i za pewne przywileje zgodził się nam płacić większe wpływy z podatków. Na koniec nasz cesarz sprzedał też trochę tytułów do ziemi, jak i odebrał kilka. Duchowni też przekonali naszego cesarza na zgromadzeniu narodowym, żeby ten szukał pojednania z Rzymem. Ze szkoły oficerskiej udało nam się uzyskać niesamowitego dowódcę, Albrechta von Schrumburga. Na dworze austriackim możemy się poszczycić również znakomitymi doradcami, Mikołajem von Kues i Ulrichem von Ettinga. Niestety nasz władca nie przyciągał dobrych doradców militarnych, więc tutaj wsparł nas Franc. Sam dwór miał za to wspierać władzę dość ogólnie. Wysłano również szpiegów do Prowansji w celu przygotowania naszych roszczeń terytorialnych do księstwa Lorraine. Pamiętajcie, że save do tej kampanii będzie dostępny na Discordzie dla wspierających. Jeżeli macie jeszcze jakieś szczegółowe pytania, też możecie mi tam zadawać. Królestwo Włoch i Cesarstwo. Od lat władza cesarska nad Królestwem Włoch słabnie. Kolejni cesarze nie narzucili swojej woli państwom włoskim, które zaczęły działać z całkowitym lekceważeniem cesarskich praw i zwyczajów. Jeśli nic z tym nie zrobimy, może się to źle dla nas skończyć. Doszło do wojny pomiędzy Francją i Anglią. Anglia postanowiła nie dotrzymać postanowień wcześniejszych traktatów pokojowych i nie zwróciła Maine Francji. Konflikt z Francją skłonił Henryka Lancastera do zawarcia sojuszu z Austrią. 12 sierpnia Austria wypowiedziała wojnę Prowansji. Dokładniej to księstwu Lorraine. Wraz ze wsparciem papiestwa. Wojska austriackie w pierwszej kolejności pod dowództwem generała Schrumberga uderzyły na sojuszników Prowansji, czyli na Ferrare. Co ciekawe, prowansalska stolica padła znacznie szybciej od stolicy Ferrare. Mediolan pogrążył się w chaosie politycznym. Tron jest pusty, a raczkująca republika na próżno stara się zaprowadzić porządek. Zgodnie z prawem cesarskim, tytuł księcia powinien przejść na samego cesarza. O ile nasz cesarz nie jest zainteresowany za bardzo tym tytułem, to jednak wie, że może
może być to dość dobry powód do upokorzenia kilku księstw włoskich i wreszcie pokazania im, gdzie jest ich miejsce w imperium. Dlatego mimo iż od samej Ferrary cesarz nic nie chciał, to jednak zażądał od nich reparacji i darowizny pieniężnej. Dzięki temu księstwo Ferrary może będzie czuło respekt przed cesarzem. Kiedy wojna z Ferrarą się zakończyła, wojska pod dowództwem, jak mu było, von Schumberga uderzyły na połączone armii Prowansji i ich unii. Bitwa była krwawa, ale jednak zakończyła się ostatecznym zwycięstwem wojsk austriackich, które następnie rozbiły totalnie siły Prowansji. Wojna z Prowansją została zakończona następująco. Aix oraz Toulon przeszły na władanie kościoła. Cała Prowansja zapłaci reparacje wojenne. Kościół nie dostał więcej ziemi, ponieważ cesarz ma z nim pewne plany związane z przyszłością, które zrealizuje zaraz po uporaniu się z księstwami włoskimi. Dzięki temu Prowansja dołączyła do imperium, ponieważ ich stolica została przeniesiona do Verdun, a to jest od dawna prowincja Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Nowe księstwo dla imperium to większe poparcie pozostałych księstw, a z wdzięczności sama Prowansja dodała swoje prowincje do cesarstwa. W międzyczasie Austria, wiedząc, że musi mieć fundusze na prowadzenie kolejnych wojen, zdecydowała się na rozbudowę kopalni złota w Intal. Zostały nawet tutaj poczynione inwestycje w infrastrukturę. Cesarz zawarł również sojusz z Prowansją w celu wykorzystania jej w nadchodzącej wojnie z Burgundią. Pretekstem do wojny z księstwem burgundzkim były roszczenia do French Comte. Szykował się dużo większy konflikt, dlatego Austria wezwała swoich sojuszników. Fryderyk III wiedział, że kilku elektorom nie podoba się jego obecna agresywna polityka, dlatego musiał skorzystać z dyplomacji i zacząć poprawiać relacje z tymi krajami. W tej wojnie Austriacy użyli podobnej taktyki jak w wojnie z Prowansją. Nie uderzyli najpierw na Burgundię, ale na ich sojuszników, niszcząc pod Montferrat wojska Genui, dosłownie je anihilują. Niestety, tocząc wojny w cesarstwie, sam cesarz nie cieszył się aż tak dużym wzrostem poparcia. Niestety pod Genuą wojska austriackie zostały pokonane przez koalicję burgundzką. Na szczęście druga bitwa pod Genuą kończy się austriackim zwycięstwem. Po długim obciążeniu stolica Genui pada, a Austria bierze od niej reparacje wojenne. Dzięki temu księstwa włoskie stają się coraz bardziej pokorne. I po tych porażkach już austriacka armia mogła przystąpić do oblężenia samej stolicy burgundzkiej, jak i fortów French Comte. W międzyczasie austriacka dyplomacja usilnie pracowała na polepszeniu relacji z elektorami. Na nasze nieszczęście kompania flamacka została totalnie rozbita. Mam nadzieję, że hiszpańska armia dokona zemsty. No tak nie do końca. Trzeba przyznać, że książę Filip jest naprawdę niezłym dowódcą. Po upadku zachodniej Burgundii armia austriackie ruszyły w kierunku niderlandzkich fortec. Niestety w Kastylii rebelia szlachty trwa w najlepsze, co zmusiło jej do zawarcia białego pokoju z Francją. Dlatego cesarz nie miał wyboru, musiał powołać kolejną armię najemną. Fryzja Wschodnia dołącza do imperium. W międzyczasie docierają do nas wieści o upadku Imperium Osmańskiego. Serio, co tu się dzieje w ogóle? Naxos? Korfu? Co? Wojna trwała nieco ponad 4 lata i była naprawdę krwawa. A w wyniku wojny Prowansja powiększyła się o 2 prowincje. Burgundia zapłaciła cesarstwu bardzo duże reparacje i wypuściła księstwo Pikardii. Dodatkowym atutem było to, że Imperium poszerzyło się o księstwo burgundzkie. Książę Filip nie mógł postąpić inaczej, widząc potęgę cesarstwa. W roku 54 Austria przy pomocy Polski zaatakowała Królestwo Czeskie. Celem wojny było zdobycie historycznego miasta Pragi, które mogłoby się stać nowym ośrodkiem władzy w cesarstwie. Gdyby cesarz bezpośrednio kontrolował historyczne miejsce, jakim jest Praga, mogłoby to wpływać pozytywnie na jego majestat i imperialny autorytet. W międzyczasie księstwo Pikardii dołączyło do cesarstwa. Pewnie bała się tego potwora francuskiego. Nasz krewniak na tronie Węgier zmarł nagle bezpotomnie. Ja tutaj nic nie zrobiłem, nie patrzcie na mnie. To raczej tragiczne, ale wielkie dobrodziejstwo dla nas, ponieważ węgierska szlachta wybrała Fryderyka III na cesarza Węgier. No cóż ja poradzę. Chodziły słuchy, że Fryderyk planował tajną wojnę z Węgrami w celu zdobycia kopalni w Honcie. Jednak szlachta węgierska pokrzyżowała mu szyki w tym względzie.
Samo Królestwo Węgier dołączyło do wojny przeciwko Czechom, a ta już nie potrwa długo, bo Praga właśnie została zdobyta. Wojna zakończyła się totalną porażką czeską. W wyniku niej stracili swoją stolicę w Pradze, wypuścili Morawy jako oddzielne księstwo w cesarstwie i stracili zwierzchnictwo nad Opolem oraz Głogowem. Sama Praga jest bardzo ważnym centrum dla cesarstwa, mimo iż rozprzestrzeniła się tutaj herezja. W celu jej pozbycia musimy koniecznie zaprowadzić tutaj austriacką administrację. Władca austriacki cieszył się wystarczającymi względami u papiestwa, a żeby posłać po papieskiego legata. Pomoże mu to w działaniach dyplomatycznych wewnątrz cesarstwa. Dzięki temu zyskał już wystarczające poparcie w Reichstagu do przeprowadzenia pierwszej reformy. Dobry początek, ale wiadomo, z każdą kolejną będzie coraz ciężej. Po tych naszych wielkich zwycięstwach austriacka dyplomacja skupiła się na polepszaniu relacji z pozostałymi księstwami włoskimi. Równocześnie wojska austriackie zaatakowały Wenecję w celu wyzwolenia kilku prowincji. Armie weneckie zostały skutecznie rozbite. Padły też pierwsze fortece. Początek kampanii całkiem nieźle się zapowiada. Oczywiście nie mogło być dobrze, wybuchły bunty, które musimy stłumić. Dotarły do nas wieści, że wielki mistrz zakonu krzyżackiego pragnie dołączyć zakon do cesarstwa. I nasz władca popiera ich roszczenia, ale pod pewnymi warunkami. Zakon krzyżacki nie będzie mógł atakować żadnych państw ze Świętego Cesarstwa. Weneckie armie zostały rozbite w bitwie pod Selanikami, a ostatecznie poniosły porażkę pod Atenami. Sam konflikt z Wenecją po tej porażce zakończył się już bardzo szybko. Zwróciła ona terytoria Milanowi oraz została zmuszona do wypuszczenia Dalmacji oraz Aquelii. I uwaga, teraz jak nawrócić stolicę czeską? To jest bardzo ważne, żeby zrobić to wszystko w odpowiedniej kolejności, ponieważ jest to bardzo trudne, znajduje się tutaj centrum religijne. Po pierwsze, musimy tutaj drugi raz zrobić state. To pozwoli nam akceptować kulturę czeską, przez co nie dostaniemy kary do nawracania tej prowincji. Potrzebujemy przynajmniej zazwyczaj 2 punktów stabilności, bo to lekko zwiększa prędkość nawracania. Oczywiście potrzebujemy też doradcy, dlatego teraz będę na niego polował. Musimy też zmniejszyć karę za wielkość tej prowincji, dlatego niestety znowu ponownie musimy odpiąć state, zabrać mu development, który był mi potrzebny po to, żeby akceptować kulturę czeską, plus spalić. Potem ponownie musimy zrobić state, ale już w tym momencie bez drugiego korowania. Ale ta prowincja jest jednak tego warta zazwyczaj. I w tym momencie używamy edyktu do nawracania i jeszcze bierzemy edykt z siłą misjonarzy. I już możemy nawracać czeską stolicę. Oczywiście jak macie pomysł, jakby mógł to wszystko uzasadnić fabularnie, to bardzo się cieszę, możecie mi to napisać w komentarzu. I tak, cesarstwo poszerzyło się o zakon krzyżacki. Na nieszczęście dla nas na dość niedługo, bo Gdańsk został wypuszczony. To będzie co najmniej dziwne. I niestety, zaraz potem wydarzył się kolejny incydent. Czas zdecydować o przyszłości księstw włoskich. Cesarz Fryderyk III zdecydował się wykorzystać wpływy cesarskie, chociaż nie miał ich za dużo, i przekonać księstwa włoskie do pozostania w imperium. Ma na to jednak niedużo czasu, bo tylko 30 lat. Miał bardzo dużo narzędzi nacisku politycznego, żeby przekonać księstwa włoskie. Mógł przekupić dane kraje włoskie, mógł też obdarzyć je imperialną łaską lub zdecydować się na chwilowy sojusz. I dzięki tym wszystkim politycznym działaniom, pół roku później, księstwa włoskie zostały przekonane do pozostania w cesarstwie i akceptacji władzy cesarskiej. Dzięki temu dyplomatycznemu wyczynowi i wojskowemu geniuszowi cały chrześcijaństwo zdaje sobie sprawę z daremności przeciwstawiania się imperialnym rządom. Niech żyje imperium! A cesarz dzięki temu cieszy się coraz większym autorytetem. Pod rządami naszego władcy został wprowadzony również renesans. Pewną zimną grudniową noc 1461 roku Fryderyk III von Habsburg zdecydował się abdykować na rzecz swojego syna. W celu umocnienia Unii Austriacko-Węgierskiej. Elektorzy postanowili zachować wiarę w Habsburgską dynastię, dlatego carska korona pozostanie w Austrii. Dzięki temu ruchowi austriacki cesarz był już tak potężny, że mógł zabezpieczyć niektórych elektorów poprzez Unię. Ale czy tak naprawdę chciał do tego, żeby doszło? Przecież pozostali elektorzy mogli poczuć by się wtedy zagrożeni, przez co głosowaliby mniej chętnie
na austriackiego cesarza. Cesarz Władysław von Habsburg wiedział, że musi kontynuować politykę swojego ojca. W tym celu postanowił skupić się na działaniach dyplomatycznych w ramach imperium. Co prawda mógłby zająć się też sprawami dworu i go umacniać, ale uważał, że jednak nie jest to aż tak dobre jak działania dyplomatyczne wychodzące poza granice Austrii. Tak, moim zdaniem Court Ideas obecnie są bezużyteczne do grania w cesarstwie. I nawet ten bonus, który tutaj jest, jest tak marginalny, że nie jest warty uwagi. Dostajemy dwóch dyplomatów, dyplomatyczną reputację, tańszą technologię i oczywiście możliwość zrywania Royal Mariaży bez kar stabilności. To jest o wiele lepsze. W celu umocnienia władzy sięgnie to po dodatkowe podatki kościelne. Postanowiono je głównie wykorzystać do budowy kościołów w całej Austrii. Na szczęście już na początku swojego panowania cesarz Władysław był w stanie reformować dalej imperium, co umacniało jego umiejętności dyplomatyczne. Ponieważ Włochy ponownie stały się bastionem władzy cesarskiej, papież Rzymu złożył petycję, by zostać carskim księciem Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Cesarz Władysław jak najbardziej chciał podporządkować sobie papiestwo. Po kilku latach jednak Władysław zdecydował się zaatakować Czechy i uzyskać kontrolę nad tym krajem. Nie spodziewał się tutaj jakiegoś wielkiego oporu. Czechy weszły w unię personalną z Austrią, zrzekły się swojej kopalni złota oraz wypuściły Łużyce, które stały się kolejnym księstwem w ramach imperium. Tak, cesarz zdecydowanie kontroluje Czechy. Wśród książąt jednak mogą pojawiać się jakieś państwa, które chcą rzucić nam wyzwanie. Nie możemy dopuścić, żeby ich księstwa urosły zbyt duże. I rzeczywiście niektórym elektorom nie spodobało się to, że Czechy znalazły się pod władzą Austrii. Dlatego tytuł elektora z Czech został uzurpowany i przeszedł na Austrię. W wyniku tych wszystkich działań, jak i posiadania historycznego miejsca Pragi, cesarz cieszył się naprawdę dużym poparciem wśród książąt, a opinia o nim rosła cały czas. Jako że Aquelia nie chciała pokojowo dołączyć do imperium, no to dołączy inną drogą. Stało się to możliwe dzięki trzeciej reformie imperialnej, która daje nam powód do wojny przyłączenia mniejszych księstw do imperium. Doszło do niespodziewanego wydarzenia. Połączona sojusznicza flota zatopiła Wenecką. Może jednak nie są takimi dobrymi marynarzami. Otworzyło to drogę imperialnej armii do samej Wenecji. Halo? Halo? Idźcie tu? Halo? W wyniku toczonych ostatnio wojen udało się zebrać wreszcie fundusze na odbudowę centrum miasta Pragi po jego zdobyciu. Teraz w międzyczasie pomiędzy reformami nasz władca zajmował się dołączaniem pomniejszych księstw bałkańskich do cesarstwa. W międzyczasie udało się też na polskim tronie obsadzić władcę z dynastii Habsburgów Jana I Kazimierza. Mógł być co najmniej lepszy. A kiedy zasoby zostały zebrane, armie przygotowane, nadszedł czas na wojnę z największym wrogiem cesarza austriackiego, królem Francji. Tylko niestety nie mieliśmy dobrego powodu do ataku, mimo to wielu naszych sojuszników wesprze nas w tej wojnie. Początkowo wojska austriackie ruszyły na Florencję, a po upadku Florencji niestety nasze armie musiały uderzyć na Polskę, bo tą napadła Francja. Kryzys burgundzki! To niegdyś potężne księstwo stało się podległą nam Unią. I szczerze mówiąc, cesarz na razie zdecyduje się zatrzymać tę Unię. Tymczasem miało miejsce odsiecz pod Lublinem. Wojska austriackie obroniły Polskę. Francuzi nie mieli gdzie już zbierać sił na dalsze ciągnięcie tej wojny. Księstwo Champagne, Bourbonnais i Dauphinu zostały wypuszczone z Francji. Doszły do nas też dobre wieści z Hiszpanii. Jako że królowa Izabela I de Trastamara nie miała dziedzica, zdecydowała się na to, że Enrique von Habsburg zostanie jej dziedzicem. Udało się też wypracować porozumienie z Polakami, dzięki czemu części zakonu krzyżackiego, które należały do cesarstwa, zostały zwrócone zakonowi. Dynastia Habsburgów znalazła się już na tronach aż 4 potężnych państw. Niektóre państwa postrzegały cesarza jako słabego, no i nie chciały się zgodzić na jego reformy dotyczące centralizacji władzy. Będzie po prostu potrzebował większego autorytetu. I tak, jest to nowy debuff, który doszedł, o którym totalnie zapomniałem. I żeby go nie mieć, to sama Austria musi posiadać około 2000 deva. Jak widzicie, daleko mi do tego. Zostały też zabezpieczone już wszystkie imperialne granice. Wszystko, co było kiedyś w imperium, powróciło do imperium, a nawet samo imperium się znacząco poszerzyło. Chwała Habsburgów rośnie!
W roku 1509 została przeprowadzona reforma, która ograniczyła wolność posiadłości cesarskich, aby nie był już w stanie przeciwstawić się imperatorowi, dzięki czemu jego autorytet rośnie jeszcze szybciej. Nasza władza już jest tak niezachwiana, że właśnie obaliliśmy monarchię elekcyjną w ramach imperium. Elektorzy już zawsze będą na nas głosowali, a ostatnie zwycięstwo we Francji myślę, że ich do tego przekonało. Jednak na nasze nieszczęście tuż przy naszej granicy pojawiła się heretycka protestancka reformacja. O dziwo, papież ich bronił. Jednak ta reformacja już nie opóźni przejęcia pełni władzy w imperium, zwłaszcza kiedy w pełni został zbudowany monument w Pradze. Jednak cesarz nie może przecież tolerować herezji, zwłaszcza, że przecież też u nas jest papież mimo wszystko. Dlatego najeżdża Głogów, a centrum reformacji znajduje się w stolicy. Jednak na znak protestu, że przejęliśmy władzę w świętym cesarstwie rzymskim, papież je opuszcza. Mimo iż poprzez wymuszenie wiary przecież dowiedzieliśmy, że jesteśmy katolickim imperium, bo herezji nie zdzierżymy. I tak w roku 1523 cesarz już mógł przeprowadzić reformę, która by w zasadzie zamieniła święte cesarstwo rzymskie w jeden twór. Wszystkie księstwa musiałyby złożyć przyrzeczenie wasalne, które by czyniło z tych niepodległych kiedyś książąt zwyczajnych, feudalnych wasali imperatora. Jednak ten, kto by odmówił złożenia przysięgi, na zawsze opuściłby cesarstwo. Możliwe, że cesarz będzie musiał wykorzystać cały autorytet, który posiada. Mimo iż mam napisane, że jakieś cztery księstwa się sprzeciwstawiają, nie widzę tutaj żadnej flagi i przed chwilą sprawdziłem dosłownie każde jedno z nich, każde popiera reformę. Nie wiem, o co chodzi. Patrzyłem i elektorów, i wolne miasta, i księstwa. Już tylko jedno się sprzeciwstawia. Prowansja? Naprawdę? Według tego Prowansja popiera. I po chwili już rzeczywiście popiera. 30 grudnia 1525 roku wszystkie księstwa składają hołd lenny cesarzowi Austrii. I tak tracimy unię personalne czeską oraz burgundzką, stają się naszymi wasalami. A trochę ich teraz tutaj mamy. Cesarz może teraz dysponować prawie 300-tysięczną armią. Dostaje też niezły trybut od wasali, który możemy zwiększyć. Na pewno opłaca nam się zmienić trzecią reformę, a taką, która ma duży wpływ na wasali. Tak między nami, to jestem szczerze zdziwiony. Zazwyczaj 300 golda bez problemu się wyciągało, mając całe imperium pod swoim butem, bo dosłownie to są moje ziemie. A teraz cesarz ma ważną decyzję do podjęcia. Czy chce rządzić teraz cesarstwem złożonych z małych księstw, cieszących się jednak jakąś autonomią, jednak bezwzględnie posłusznymi? Czy dalej skonsolidować cesarstwo w jedno wielkie imperium europejskie, które teraz będzie miało naprawdę dużo nowych możliwości do działania? Jak i same idee tego państwa są naprawdę przepotężne. A tobie, drogi widzu, polecam ci ten odcinek, gdzie pokazuję, jak zjednoczyć księstwa niderlandzkie, potężne Niderlandy, następnie jak rozwinąć ten kraj, żeby zagroził największym mocarstwom europejskim.